Wieczór wszystkim. O, wskaźnik przyda się, chyba. Tak się zastanawiałem, jak zacząć dzisiejszą pojęcie gamifikacji, bo ci, którzy kiedykolwiek widzieli, jak coś mówiłem, to zapewne większość slajdów już znają, więc pomyślałem sobie, że trochę tak zacznę od filozofii, a skończę na biznesie, dlatego, że jednym z ważniejszych, moim zdaniem, jednym z ważniejszych pytań, jak się cokolwiek robi, to jest po co się to robi. I taka, takie pytanie, po co tutaj się będzie przewijać? Też próbowałem wybrać jakąś taką historię. Jak kiedyś opowiadałem o grach, to miałem taką dużyną historię, że gry są cool, bo tam był Herodot, grali w jakieś gry, nie głodowali. Ja ją jeszcze powtórzę, bo ona jest zbyt dobra, żeby jej nie powtarzać przy każdej prezentacji. Ale teraz pomyślałem, że dla, dla gamifikacji znajdę też taką historię, która Wam trochę pokaże, że pewne elementy są zakodowane w naszej kulturze, w naszym myśleniu, w naszej duchowości, w ogóle w naszej historii, i tak dalej. I próbowałem tak szukać w czasie i przestrzeni, i dojechałem. No do, i dojechałem do początku, w zasadzie absolutnego, no bo jak wszyscy wiemy, wiemy jak to było, tak? I tutaj, to jest jedna z najlepszych historii o gamifikacji, ja ją trochę ukradłem od, od, od jednego, od, od dominikanina, ojca szóstaka, który kapitalnie to opowiada, ja nie będę tak kapitalnie tego opowiadał, powiem wam tylko, że no tutaj jest, to jest pierwsza historia o prawdziwym flow. Flow to jest taka podstawa gamifikacji, tutaj mamy pierwszą historię o prawdziwym flow, czyli tworzy się świat i Pan Bóg codziennie tworzy kawałek tego świata, zaczynając od kuli ziemskiej, od ziemi, kuli, powiedziałem kuli, nie, chyba nie, ziemia nie jest okrągła, bardzo przepraszam, zaczynając od, od, od ziemi i kończąc, kończąc na człowieku. I to, co jest takim elementem flow, i chciałbym, żebyście to poczuli, to jest ten moment, w którym po każdym stworzeniu każdego elementu tam się pojawia takie i e Bóg powiedział, że było to dobre. Czyli takie było, oh, dobre. Potem następny poziom. Tworzymy zwierzęta dobre. Potem następny poziom, tworzymy coś jeszcze dobre. I na samym końcu tworzymy człowieka. I co pan Bóg mówi? Bardzo dobre. Super. No, tam oczywiście można by tak, z dalszą historii, można by się zastanawiać, ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest podstawą gamifikacji, ale także podstawą w ogóle naszego życia. Tak, skoro jest to w Biblii, no to musi być gdzieś w elementach podstawowych naszego życia. Ale jest to też oczywiście w psychologii. W psychologii ładnie to opisał Michali Czyszkent Michali. Bardzo przepraszam, zawsze mam problem z wymienieniem tych nazwisk, podobnie jak innych nazwisk węgierskich yy, flow, czyli przepływ. Coś, co jest u podstaw tego, w jaki, sposób, w jaki sposób żyjemy, ale jest także u podstaw gier. Co mówi nam to teoria flow? Teoria flow mówi nam, że istnieje taki stan świadomości, w którym czujemy, że praca, że to, co wykonujemy, to niekoniecznie musi być praca, to może być zabawa, jest naszym życiem, że jesteśmy całkowicie w czymś, czymś pochłonięci, że jesteśmy całkowicie w czymś umieszczeni, że jesteśmy jakby jednością z nartami, na których jedziemy, z samochodem, który prowadzimy, z pracą, którą wykonujemy, że gdzieś istnieje, istniejemy jakby, jesteśmy funkcją rzeczy, którą wykonujemy. I żeby ten flow zaszedł, muszą zajść dwa warunki. Musi być, tak de facto, poziom naszych umiejętności, czyli naszego doświadczenia, musi być odpowiadający poziomowi wyzwania. Łatwo to pokazać w normalnym życiu, tak? Nauka jazdy, próba ogarnięcia, jedno, jednocześnie zmiany biegów, kierownicy i tych wszystkich fajnych przycisków, gdzie musimy przez cały czas o czymś myśleć. Jeszcze ten pan obok, który ma dodatkowy zestaw przyrządów, na nas się drze. No, jakoś to nie czujemy, że kiedykolwiek opanujemy ten samochód wystarczającym, wystarczającym, w wystarczającym stopniu. Natomiast no, po jakimś czasie, kiedy nasz poziom umiejętności dojdzie do określonego poziomu, zaczynamy ten, ten, to, to wyzwanie, zaczynamy ogarniać. Widać to oczywiście dużo lepiej w czymś, co pewnie wszyscy znacie, czyli w gach komputerowych. Ile osób stąd gra w gry komputerowe? No, dużo, 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 ale nie wszyscy się przyznali. <laughs> Dlatego, że zapewne, może w gry komputerowe to nie, ale w gry yy, zapewne gracie, yy, jak każdy z nas w życiu społecznym, w jakieś gry na pewno gracie. Tak jak Chaos mówił, każdy kłamie, to tak ja twierdzę, że każdy gra w jakąś, w jakiś rodzaj gry. Natomiast w grach Flow wygląda w grach flow jest podstawą, podstawą projektowania gier i flow, co nam pokazuje, jakby, co, do czego, co jest jakby, co, jak łatwo, jak zobaczyć flow w grach. Jeśli graliście w jakiekolwiek gry, no to widzicie, że to zapewne spotkaliście się z pojęciem poziomu, z pojęciem wejścia na następny poziom, z pojęciem osiągnięcia biegłości w, jakiej, w jakiejś umiejętności i tak dalej. I to jest dokładnie ten element skilla. Każda gra komputerowa, jeśli jest dobrze zrobiona, to prowadzi Was przez fabułę, prowadzi Was przez, przez mechanikę gry, przez, jakby przez świat gry w taki sposób, że nadążacie z każdym, jakby z każdym elementem rozwoju, rozwoju swojego skilla, tak dostajecie coraz więcej wyższe coraz wyższe wyzwania. Jak popatrzymy na życie, no to oczywiście jest tak samo. Tak jeśli pracujecie w życiu zawodowym, jeśli pracujecie w pracy dowolnej pracy, która na przykład wymaga od was jakiegoś rozwoju, kompetencji, czy to jest sprzedaż, czy to jest wymyślanie nowych produktów, czy to jest bycie fryzjerem, to zazwyczaj z każdym, jakby z, z każdym dniem pracy napotyka, napotykacie coraz większe wyzwania i w miarę jak będziecie rozwijać swoje skile, te wyzwania, te wyzwania się będą zwiększać. To trochę też wynika z waszej ambicji, czyli jakby idąc do przodu podejmiecie coraz większe wyzwania, musicie się coraz więcej uczyć. I o tym w pewien sposób jest gamifikacja, dlatego że gamifikacja e, jest takim mechanizmem, który za pomocą pewnych mechanizmów z gier jest w stanie was przeprowadzić przez ten flow. Ale jaką gamifikacją, jaką, jaką, jaki, jaki element gamifikacji, znaczy dlaczego biznesowo, tak de facto gamifikacja, co może dać biznesowo gamifikacja organizacji, co może dać organiz, gamifikacja biznesowi, bo to, co do tej pory powiedziałem, to była gamifikacja z punktu widzenia pojedynczej osoby, z punktu, punktu widzenia osoby, która ten flow odczuwa. Jak popatrzymy na organizację, nie wiem, może dobrym przykładem może być, nie wiem, duży dział. Call center, może być zespół projektowy IT. Dobrym przykładem może być zespół sprzedawców. To tak mamy do czynienia z flow w przypadku pojedynczej osoby, tak samo z flow mamy do czynienia w przypadku organizacji. Jak popatrzymy na większość wyzwań, które stoją przed nowoczesnymi organizacjami, jak na przykład złożone projekty informatyczne, czy wprowadzanie na rynek takiego produktu jak Booksy. Czy dowolna inna, dowolne inne większe przedsięwzięcie, to mamy do czynienia też z pewnego rodzaju, z pewnego rodzaju pojęciem flow. To znaczy, ta nasza organizacja jest tak bardzo efektywna, jak szybko jesteśmy w stanie przekazywać pewnego rodzaju zadania dalej w organizacji. Jeśli dotkniecie dowolnej metodyki projektowej, która jest popularna na dzień dzisiejszy, czy zarządzania organizacją, jak Kanban, jak Lean Management, jak teoria ograniczeń, to zobaczycie, że tak de facto większa część biznesu na dzień dzisiejszy koncentruje się na tym, żeby przesunąć pewien, pewne zadanie dalej. Jeśli projektujemy aplikację mobilną, to w danym momencie mamy pomysł, natomiast ten pomysł nigdy go nie zrealizujemy, jeśli nie, ten pomysł nie przejdzie do fazy designu do fazy projektowania. Jeśli ten pomysł nie przejdzie przez fazę projektowania, nie będziemy w stanie go przekazać do produkcji, do testów i tak dalej, i tak dalej. I ten flow organizacji też można zmienić i on też ma swoje ograniczenia, ale tymi ograniczeniami już są pojedynczy ludzie. Czyli to, jak będziemy zarządzać, mówiąc prosto, to jak, będzie, to, to jak szybko może działać nasza organizacja w dużej mierze zależy od tego, jak szybko, jak wydajnie będą działać pojedyncze osoby. Jak szybko będzie działał flow jak szybko będzie, będzie działało. Jak, jak szybka będzie wyda, jak, jak duża będzie wydajność, wydajność pojedynczych osób. I to, co. O tu jest przykład, na przykład ta, jest przykład tablicy Kanbanowej. Nie wiem, czy ile osób zna Kanbana tutaj? Więcej osób niż gra w gry. No jest jakiś upadek cywilizacji jednak. E, w tablicy Kambanowej. Zadania, tak w momencie, kiedy zadanie jest zrealizowane, przesuwamy karteczkę do następnego elementu. Co widać po tej tablicy Kanbanowej? No tutaj widać, że są co najmniej dwa miejsca, w którym albo ten wykonawca tego projektu ma na około jakieś 60 osób w tym miejscu, które w danym momencie przejmą te karteczki i przekną je dalej, albo ma poważny problem, przynajmniej w dwóch miejscach, w dwóch miejscach realizacji tego projektu. Czyli nie będzie w czasie jakby skończyć, nie będzie w stanie w czasie przeprowadzić zadania dalej. I teraz w jaki sposób flow organizacji zależy od tego flowu pojedynczej osoby. Na kilka sposobów. Pierwszy jest taki czysto, czysto filozoficzny, czyli doby właściwych osób do właściwego, do właściwego miejsca w firmie. Czyli w jaki sposób... Moja misja, moja wizja przyszłości, moja wizja świata, moje umiejętności mogą kontynuować do tego przebiegu, ale o tym wiemy, bo to jest dość oczywiste. Drugi element jest troszeczkę mniej oczywisty. Jaką mam motywację, jakiej nagrody będę oczekiwał i w jaki sposób zostanę zmotywowany tą nagrodą. To jest dość prosty element. Znaczy prosty, może nie jest to prosty element, ale ten element, odpowiedzią na ten element może być tak de facto. Może być gamifikacja, czyli może być mechanizm, który za pomocą jakichś nagród, może nagród wirtualnych, może nagród bardziej fizycznych, zmotywuje mnie do, w taki sposób, że pokaże mi, że mój cel w danym momencie, w tym miejscu w kanbanie, w tej mojej kolumnie, gdzie jestem testerem, designerem, projektantem i tak dalej, powoduje, że mój cel, realizacja, mój osobisty cel, moja osobista motywacja kontrybuuje do tej motywacji firmy. Czyli, że mam cel w tym, żeby... Że moje osobiste, mój osobisty cel wpłynie na realizację celu firmy. Opowiem o takim przykładzie, który jest dość kontrowersyjny. W jednej z organizacji, z którą się spotkaliśmy takim problemem, były tak zwane Cold Cole. Ktoś wie, co, co są Cold Cole. No, to już mało osób, wie. Cold Call e to jest taki rodzaj gry, w której mam listę klientów, do których muszę zadzwonić. Z jakiejś książki adresowej, z pozyskiwania jakichś lidów, z jakiegoś miejsca w internecie, jakąś listę klientów. No i muszę ich obzwonić, aczkolwiek oni nie do końca pewnie gdzieś tam kiedyś wyrazili zgodę na jakimś tajnym formularzu, bo chcieli pobrać sobie jakiś fajny plik, ale nie do końca chcą, żeby ktoś do nich dzwonił. Czy takie zimne telefony, dzwonię do kogoś, pierwszy raz, który mnie zobaczy na oczy który mnie usłyszy, przepraszam, na uszy, nie zobaczy na oczy, on mnie usłyszy, no i oczywiście będzie stosował wobec mnie różnego rodzaju taktyki zmylenia ze zrzucaniem telefonów, tłumaczeniem się i tak dalej. Jak się domyślacie, ludzie, którzy wykonują cold nie nienawidzą tego robić. To jest rzecz, która jest strasznie, strasznie, z ich punktu widzenia jest to no, straszna rzecz. Lepiej już pójść rozmawiać z klientem, jakimś tam urobionym, przekonanym i tak dalej. Natomiast, jak się pewnie też domyślacie, w niektórych organizacjach model biznesowy wygląda tak, że jeśli wykona się tysiąc cold calli, to z tych tysiąca cold calli zostanie 100 cold calli, w których klient jest średnio zainteresowany, 10 w których jest bardzo zainteresowany, no i być może jeden klient coś kupi. Ale jeśli nie wykona się tych 1000 cold calli, to nikt nic nie kupi. No, i teraz, jak w jaki sposób użyć gamifikacji do tego, żeby pokazać, że flow takiej pojedynczej osoby, cel jej jest skorelowany z celem organizacji. Macie jakieś pomysły? Nagradzać za odrzucone cold call. -e. Czyli za każdym razem, jeśli ja dzwonię, a my to obsługujemy na call center, więc widzimy, jaki jest efekt. Jeśli klient odrzuci rozmowę, to ja dostaję 100 zł. O, 100 punktów. Jak myślicie, do jakiego efektu to prowadzi, motywacyjnego? Im więcej wykonam telefonów, w których ktoś mnie odrzuci, tym więcej dostaję punktów. Oczywiście dostaję też bardzo dużo punktów, jak ktoś mnie nie odrzuci. Ale to jest drugi... Jaki efekt? Dzwonią tyle, ile chcemy. 200, 300, 500 telefonów. A jaki efekt statystyczny zachodzi? Efekt statystyczny zachodzi taki, że jak zadzwonię te tysiąc razy, to statystycznie rzecz biorąc, jeśli taka jest statystyka, to 100 osób wyrazi zainteresowanie, 10 większe, a jeden być może kupi. Czyli tak de facto osiągnęliśmy swój cel, zmieniając nastawienie z kary no bo kawą jest dzwonienie do kogoś, kto mnie zaraz pogoni, a tu jest z nagroną, czyli ludzie się uśmiechają, tak? Tam ludzie po drugiej stronie, koleż ich zrzuca, a on się uśmiecha, a <laughs> właśnie zarobiłem 100 złotych, czad. Zmiana modelu, drugi element, flow. Jak taki kanban wygląda, jak w pierwszej, w pierwszej, jak jeśli mamy, w pierwszej kolumnie mamy te Cole. No, wygląda tak, że po prostu ta liczba, ci ludzie wykonują tą swoją codzienną pracę, wykonują te 300 koltkoli przekazują temat dalej. Mówią, zobacz, to zostało 100 gości, weź ich teraz obrót. Ja wykonałem swoją pracę, przepchnęliśmy temat dalej. W, w efekcie ten jeden koleś, którego pozyskujemy, pozyskujemy go szybciej, czyli znowu dodatkowa kasa dla organizacji. Oczywiście, to jest jakiś tam schemat, który działa w call center i to pewnie bardzo specyficzny, bo to jest call center outboundowe tak zwane, czyli tam się dzwoni po prostu po ludziach. Inne, inne metody stosuje się na przykład do podnoszenia innych wskaźników. Natomiast co jest ciekawe a propos tego, tego poczucia flow, flow organizacji, 90% wskaźników na dzień dzisiejszy w obsłudze klienta to są wskaźniki związane z czymś, co można by nazwać flowem. Dlaczego? Jest tylko jeden wskaźnik, który się pojawia na milion sposobów, jest kompletnie związany z flowem i wszyscy wiedzą, jak go oszukiwać. To się nazywa NPS, Net Promoter Score, czyli czy nas będzie klient polecał, czy nie. Są formułki, które się umieszcza na koniec rozmowy, których można się zwykuć na pamięć i klient nas zawsze będzie polecał. Mamy z dwóch takich klientów, którzy świetnie sobie radzą, z tym mamy też jednego klienta, który sobie, sobie z tym nie radzi, bo jeszcze się nauczył tej formułki. Ale FCR, na przykład First Contact Resolution, prze obsłużenie klienta za pierwszym telefonem. Wpływa na flow? No wpływa, bo jak ja klienta obsłużę za pierwszym telefonem, to ta karteczka znika, ona już nie idzie dalej. Average handling time, talk to talk time, wszystkie te wskaźniki w obsłudze klienta, w dzwonionych call center, one wszystkie są związane z przepływem. Im szybciej, im szybciej skrócę ten przepływ, im szybciej przepnę sprawę dalej, im szybciej domknę sprawę, tym szybciej będę mógł obsłużyć następnego klienta. W IT to chyba nie muszę mówić, tak? że jeśli przez ten kanban karteczki nam fruną, yy, są przesyłane dalej i oczywiście pomiędzy tymi miejscami f, f, na, 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 na osiach są wykonywane wszystkie testy i wszystko jest zgodnie z regułami sztuki, to znaczy, że projekt nam idzie, yy, projekt nam idzie bardzo dobrze. A, a techniki, które są stosowane do tego na przykład przy projektach IT, bo też taki projekt mamy, no na przykład weryfikowanie tego prostej rzeczy, czy programista na koniec dnia nagradzanie programistów, którzy na koniec dnia wrzucają kod do repozytorium, testują go i przekazują go swoim kolegom. Czyli znowu flow. Zrób do końca, oddaj. Skoncentruj się na jednej rzeczy, zrób ją porządnie, zbudzią ją do końca, oddaj, odbierz nagrodę. Model odbioru nagród jest strasznie ważny, dlatego, że z punktu widzenia psychologii i to jest taki slajd, który już mogliście widzieć, jeśli kiedykolwiek widzieliście naszą prezentację, z punktu widzenia psychologii, ten schemat na takim najniższym poziomie, bo poziom flow to jest bym powiedział poziom wizji. A tutaj mamy taki poziom, jak to wygląda z punktu widzenia psów Pawłowa. Czyli z punktu widzenia stosowania najprostszych mechanizmów psychologicznych albo ewentualnie szczytu skinera. Były też badania na ludziach, ale o nich się tak fajnie nie mówi. Czyli firma ma do zrealizowania jakiś cel, na przykład podniesienie sprzedaży. Żeby zrealizować ten cel, no co musi zajść? Musi zajść zmiana zachowania ludzi. Zazwyczaj, dlaczego lubimy wdrożenia wewnątrz organizacji? Dlatego, że tam można zaprojektować zmianę zachowania ludzi. Można zrobić te rzeczy, o których wam powiedziałem przy tych cold callach, przy tych telefonach i tak dalej. Można pomyśleć o tym, żeby w strukturze organizacji zintegrować ten flow pojedynczej osoby z flowem całej organizacji, z tym przepływem, który przechodzi przez całą organizację. I tutaj zmiana zachowania z punktu widzenia psychologii, jak ktoś was studiował psychologię, ja nie studiowałem, więc możecie mi, możecie że tak powiem, teraz wydeptać w ziemię. Ale mogę przeprowadzić kogoś z filmy, kto studiował, i wtedy może będą wyrównane siły. Z punktu widzenia psychologii, zachowanie zmienia się na dwa sposoby. Albo przez schematy nagród, czyli to po angielsku się nazywa World Schedules, czyli przez wzmocnienie pozytywne, albo przez modelowanie. Modelowanie to jest przez zmiana zachowania przez autorytety. Mój kolega obok siedzący w call center, ma tysiąc punktów więcej ode mnie. I dlaczego on ma te tysiąc punktów więcej ode mnie? Jeśli ujawnimy jego strategię, pokażemy jego strategię innym, to inni będą w stanie tą strategię skopiować. Oczywiście musimy obniżyć też obawę przed konkurencją w takiej grupie, ale to już jest inna bajka. To się daje zrobić. Mój kolega, mój nauczyciel nauczy, wykonuje coś w jakiś konkretny sposób. Moi rodzice robią coś w jakiś konkretny sposób. To jest modelowanie. Modelowanie jest bardzo silne, oczywiście pod warunkiem, że istnieją więzi społeczne, pod warunkiem, że ludzie sobie nawzajem, istnieje jakiś minimalny poziom zaufania i że ludzie widzą nawzajem, co robią, widzą swoje strategie, widzą to, jak postępują. Najlepszym przykładem modelowania są memy na Facebooku, tak? To już jest inna bajka, ale to widać po prostu po tym, jak ludzie powielają różnego rodzaju, różnego rodzaju informacje. Za pomocą schematów nagród i za pomocą modelowania zmieniamy zachowanie. Jak to wygląda w praktyce? Bo tak myślę, mówiłem, że szybko przejdziemy do biznesu. W praktyce to wygląda tak, że mamy na przykład taki pracownik call center, system działa także jak aplikacja mobilna, widzi coś w rodzaju listy zadań. Przy dla niego to nie są zadania. Dla niego to są questy, misje, czy jak to w konkretnej instancji systemu nazwiemy. I są to tak de facto... Pewnego rodzaju, każda misja pokazuje nie tylko to, że ma wykonać te zadania, te zadania, ale pokazuje jeszcze dwie ważne rzeczy. Pokazuje nagrody. One mogą być za pomocą różnego rodzaju punktów zastosowane. I pokazuje warunki wykonania zadania. A te warunki mogą być najróżniejsze. To może być 5 dni pod rząd, coś zrób. Zrób coś do godziny ósmej, Zrób coś 16 razy, ale przed godziną 15. Zrób coś w jakiejś konkretnej wartości. Utrzymaj jakiś wskaźnik na określonym poziomie, na przykład przy utrzymaniu systemów informatycznych. Utrzymaj wskaźnik service level agreement na poziomie 98%. Czyli IT będzie dostawało premię, dopóki, sta, dopóki system będzie na poziomie 98%. Tak. I teraz ten system, o którym mówię, on jest związany, on jakby występuje, znaczy on jest związany yy, oprócz zadań, Powiedział technicznych, zadań opartych o, o, o realizację tych konkretnych, konkretnych schematów nagród, bo to są dokładnie schematy nagród. System także na bieżąco, w momencie kiedy ktoś się zatnie, ktoś nie jest w stanie czegoś wykonać, system także może podsunąć zadanie, które jest typowo wiedzowe. Czyli jeśli nie wiesz, jak obsłużyć klienta do końca, to w tym momencie, w momencie obsługi klienta, dostajesz informację, jak wykonać najlepszy krok. Ostatnie trzy zdania o biznesie. System, który mamy, sprzedajemy, bo to, co, to, co mówiłem, flow organizacji, troszeczkę wymaga wsparcia w przypadku, naszy, w przypadku naszej firmy, wymaga wsparcia z innych dziedzin. Więc system, który widzicie na rynku, występuje pod wieloma nazwami. Jedną z nazw to jest Sales Pistols i to jest dokładnie, to jest organizacja, która pomaga nam wdrażać ten system w organizacjach sprzedażowych, przy problemach, przy flow sprzedażowym. Pod brandem Sales Pistols możecie wejść jakby w taki system przez naszego partnera. Dlaczego? Dlatego, że oprócz zastosowania tego systemu w codziennej sprzedaży, też konieczna jest pewnego rodzaju rozbiegówka. Analiza organizacji, co się w tej organizacji dzieje, jakie są problemy, jak ten system dostosować do organizacji. System jest z chmury, jest używalny i wymaga kodowania przy każdej organizacji, natomiast wymaga pewnego rodzaju wprowadzenia. Zazwyczaj jest to sprzedawany tak, że po prostu klienci wychodzą z nim po, sz po szkoleniu. Jest prowadzone szkolenie sprzedaży wejny, identyfikujemy problemy i po szkoleniu tak de facto każdy opuszcza szkolenie z systemem. Kolejnym elementem, tutaj co przed chwilą widzieliście, to była gra rozgrywana w jakimś hotelu, to jest punktem wyjścia do systemu. Kolejnym elementem jest także to, że system może być dostosowywany. Jakby może też działać z eventami w normalnym życiu. Tutaj współpracujemy w tych, przy tych grach rozbiegowych także z systemami, z, z Escape Roomami i z takimi miejscami, w których można sprawdzić, jak dany zespół poradzi sobie z problemem. Czyli jeśli uważasz, że w Twoim zespole nie ma problemów z komunikacją, zapraszamy do Escape Roomu, postawimy Wam trzy zadania i pokażemy, że te problemy z komunikacją są. Nie w systemie gamifikacyjnym, gdzie tam każdy może coś podklikać, oszukać i tak dalej. Oczywiście też to wykryjemy. Ale live. Nagramy na kamerę, jak Twoi ludzie się nie dogadują, albo jak Twoi ludzie się dogadują świetnie. Punkt wyjścia. Czyli to jest przed wyruszeniem w drogę należy zebrać duży. No i model sprzedaży, też kilka trochę liczb. Model sprzedaży opiera się o właśnie taki zestaw działań, które my nazywamy działami kalibracyjnymi. Kol Aplikacje typowo z chmury, uciekamy, to jest kwestia modelu biznesowego. Uciekamy od dużych projektów. Wolimy, żeby klient kupił nieskastomizowany system w 100 licencjach, niż żeby umówić się z nim na robienie projektu przez półtora roku, bo wtedy pojawią się specyficzne wymagania, pojawi się mnóstwo rzeczy, za do których nie jesteśmy kompletnie pewni, jak zadziałają. Na istniejącym systemie jesteśmy pewni, jak on zadziała. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak on zadziała. A jak zadziała? Dwa lata wdrożenia w BZWBK mają potwierdzoną rewerencję na produktach średni wzrost sprzedaży 10%. 10% wzrostu sprzedaży na produktach finansowych, na bardzo trudnym rynku. Czyli tak de facto ten system zarabia na siebie. Firma ubezpieczeniowa, Sejs Pistols, AXA, tam model sprzedaży dużo trudniejszy, ale w nowych grupie nowych produktów wzrost no bym powiedział nawet kilkukrotny. Więc w chwili obecnej, nasze największe wdrożenie. Kilka tysięcy osób u jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Jeszcze nie mogę zdradzić konkretnych wyników, ale też widzimy, widzimy efekt. Ale oczywiście mamy też porażki, mamy także organizacje, w których to się nie udało. Nie we wszystkich wiemy dlaczego. W niektórych po prostu ludzie nie grają, nie wchodzą w gry, nie czują się na tyle luźno i swobodnie, żeby w tą grę wejść. Pewnie za rok, za dwa lata będziemy to wiedzieć i tym chciałbym skończyć.